DJI Mavic 3 Classic w 2024, a czy może A1 III? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tym filmie. Ja mam na imię Mariusz i zapraszam Cię na ten film. Tak jak kiedyś powiedziałem we wcześniejszym moim filmie, DJI lubi robić niespodzianki. No i taką niespodzianką było pojawienie się A1 III, spoko, po jakimś takim długim czasie, bo chyba po 2 latach od wyjścia 2S-a, ale z matrycą zmienili 3 Pro. No bo ta matryca ma taki sam rozmiar, ale. No ale ta matryca została wyposażona w podwójnie natywne ISO, tam te piksele działają, tak można powiedzieć, pokrótce na 2 wartościach, jedna niższa, druga wyższa. No i na tych niższych algorytmy bardziej odszumiają obrazy w tych ciemniejszych warunkach, co dobrze nawet to wygląda. Podobny zabieg robi Panasonic w swoich zgromadzeniach. No ale dobra, ale przecież w AIRze 2S była matryca jednocalowa, była lepsza rozdzielczość. No i ta matryca powinna sobie lepiej radzić. Ta matryca sobie w AIRze 2S nadal sobie dobrze radzi, ale ta matryca w nowym AIRze też sobie dobrze radzi. I ku mojemu zdziwieniu, jak zobaczyłem na papierze tą matrycę w porównaniu do tej matrycy 4/3, no to sam się podrapałem, co ten DJI tu nam wypuścił. Ale jak tutaj zacząłem przyglądać i patrzeć na filmy z tego AIRa, no to powiem, że chapeau, czapki z głów, to co nam pokazało DJI. I powiem wam, że trochę się napaliłem na tego AIRa, ale po jakimś czasie te moje napalenie trochę tak ustygło. Uważam, że jak wyjdzie jego następca, no to będę skłonny się zastanowić nad następcą AIRa. Na razie będę użytkował swojego Mavica 3 Classica. Na początek wam opowiem, jakie są podobieństwa i jakie są tutaj różnice pomiędzy dwoma dronami. Takim podobieństwem będzie czas lotu na baterii. Te dwa drony latają po 46 minut. Wiadomo, to jest sprawdzane chyba w warunkach laboratoryjnych, ale te 35 minut, powiedzmy, jesteśmy w stanie uzyskać. No tak, no i jeżeli chodzi o podobieństwo, no to tutaj jest, można powiedzieć, że jest podobna cena. Tylko tutaj jedno ale. No właśnie, ale robi zawsze różnicę. Za niecałe 8, chyba 7500 dostajemy tego drona, czyli Mavica 3 Classica z tym kontrolerem, tutaj RC1 plus stała ładowarka, no i 2 czy 4 zapasowe śmigła, no i to wsią. Ale za podobną kwotę, a nawet tu tańszą, dostajemy AIRa 3 z pakietem combo, nieco nowszym wyświetlaczem, tym bodajże Pro 2. On to jeszcze ma takie 2 antenki. Podobno ma lepszy zasięg, bo zastosowano tam system łączności OcuSync 4.0, tu jest 3+. No, ten podobno leci tylko 15 km, tamten lata 20. I wiecie, laboratoryjne, nie? Obydwa drony posiadają Active Tracker 5.0, jest to funkcja śledzenia obiektu. No i właśnie, jak ta funkcja działa? No i tu wam pokażę, jak ta funkcja zadziałała u mnie. Spodziewałem się, że tak zadziała, bo wcześniej używałem sporadycznie, ale używałem parę razy tego Active Tracka i jeszcze mnie nie zawiódł do tego momentu. Na moim przykładzie można powiedzieć, że gdzieś tam była taka mała gałązka i gdzieś on w tej gałęzie leciał, no i się rozleciał. Z pomocą przyszedł serwis DJI, ku mojemu zdziwieniu po 2 tygodniach przyszedł do mnie całkiem nowy dron, także chapeau bas dla firmy DJI. Co tu jeszcze mamy podobnego? Obydwa te drony mają na oko czujniki, no właśnie te zbliżeniowe. Z tym, że tu mamy 8 w tym Mavicu Classicu, a w AIRze mamy tylko 6, bo tu mamy jeszcze 2 dodatkowe na górze. Tam mamy w AIRze 6, ale te z przodu są bardziej tak do góry. No ale uważam, że lepiej mieć czegoś więcej niż mniej. Przechodzimy do kamer, bo tutaj jest właśnie chyba najbardziej istotna różnica, bo już na pierwszy rzut oka
możemy zobaczyć, że w Mavicu tutaj mamy tylko jedną kamerę, a na Tomat Wajrze mamy dwie kamery. I osobiście uważam, że to jest taki feature, dzięki któremu DJI zrobiło to takie coś, że ten Air konkuruje z tym Maviciem czy Classiciem. Bo jeżeli Air miałby tylko jedną kamerę, ta matryca 1 i tutaj 1,3 cala, no to osobiście uważam, że on nie byłby na tyle atrakcyjny, żeby konkurować na tyle z tym oto Maviciem, bo ten Mavic ma kamerę o rozdzielczości CMOS 4/3. I jak to ktoś kiedyś mądrze powiedział: mnie oszukasz, przyjaciela oszukasz, mamusię oszukasz, ale życia nie oszukasz. No właśnie, życia nie oszukasz. I osobiście wiem, z własnego doświadczenia wiem, że lepiej się pracuje na sprzęcie, który ma lepszą matrycę, większą matrycę, bo wtedy możemy łatwiej uzyskać końcowy efekt, niż pracować na sprzęcie z mniejszą matrycą. No wtedy jest ciężej uzyskać zamierzony rezultat. Dlatego uważam, że już moja taka podpowiedź, dla kogo będzie ten dron bardziej pasował, przede wszystkim dla fotografów. Dlaczego? Mavic 3 Classic posiada zmienną regulację przysłony od f2.8 do f11. Fajnie, że tego niestety nie ma. Tam, żeby już jakiś podobny efekt uzyskać, to będziemy musieli stosować filtr ND. Tu na szczęście możemy obyć się bez filtrów ND, chociaż ja mam filtr ND, to też polecam. Tu jeszcze wam się pokaże filmik do tych filtrów ND, które ja stosuję, serdecznie zapraszam. Wajrze, jak już wcześniej powiedziałem, zastosowano dwie kamery. Ta kamera główna o ekwiwalencie 24 mm, notabene takim samym jak tutaj, przysłoną o parametrach 1,7. No właśnie, niby by się wydawało, że tam tutaj w Wajrze 3 jest mniejsza ta przysłona i ten obraz powinien być dużo tutaj jaśniejszy, ale właśnie jest ta mniejsza matryca i to się, można tak powiedzieć, balansuje, rekompensuje i dlatego pomimo tej mniejszej przysłony, niższej przysłony, no ten obraz nie będzie tak szczegółowy i ostry jak tutaj w tym dronie, pomimo tego, że jego minimalna wartość to jest 2,8 i osobiście uważam, że na niższych wartościach tutaj ISO, w ciemniejszych warunkach świetleniowych, ten dron będzie nam się sprawował tutaj lepiej. Tak jak powiedziałem, Air ma dwie kamery, tutaj mamy jedną kamerę, ale jaką? Tu jest kamera Hasselblad. Uważam, że jedynie lepszą kamerę wśród takich dronów konsumenckich posiada jego, można powiedzieć, młodszy brat, czyli Mavic 3 Pro. Tam są już trzy kamerki, ale dalej ta kamera główna jest taka sama jak tutaj i uważam, że ta kamera będzie spisywała nam się czasami lepiej niż te kamery w Wajrze 3. Tu mamy przede wszystkim wyższą rozdzielczość 5.1K 50 fps kontra 4K 100 fps. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, a po co mi te 5K, jak ja przygodowo nagrywam 4K i to mi wystarczy. I ja sam osobiście zawsze jak wychodzę jakiś nagrać materiał, no to zazwyczaj mam ustawione 5.1K. Wyjątkiem są tutaj słabsze warunki oświetleniowe, wtedy używam tego 4K 25 fps, albo jak nie chce mi się bawić, to używam trybu nocnego. Co ten dron jeszcze ma, którego nie ma Air? Na pewno ma taką funkcję, jak to można powiedzieć, funkcję autofokusa. Jak to działa? No na tym tutaj wyświetlaczu, jak sobie latamy, tu mamy tutaj jakiś taki przygodowo punkt, który nas zainteresuje, no i chcemy go wyłączyć. To wystarczy, że sobie zaznaczymy go paluszkiem i ta kamera wyłączy nam ten punkt, to znaczy nie będzie nam trzyma całego obrazu, tylko nam tutaj wyłączy ten zaznaczony punkt i to działa na zasadzie w aparacie autofokusa. Fajnie to mieć niż nie mieć. Zawsze tak uważam, że fajnie coś mieć niż czegoś nie mieć. Wspomniałem, że ten ten dron będzie właśnie lepiej sprawował się w rękach fotografów. Dlaczego? Ten dron posiada 12-bitowe RAWy, ma lepszą rozpiętość tonalną, ma profil logarytmiczny D-Log, którego nie ma Air. Air posiada D-Loga tylko z tą literką M jak Marian, albo M jak Miłość. I tamten profil z literką M jak Miłość nie jest na tyle tak dużej tej rozpiętości tonalnej, co ten profil D-Log bez tego M. I osobiście uważam, że jak ktoś zajmuje się obrazkiem, filmowaniem, fotografią i to wszystko sobie wyrzuca postprodukcję, no to lepiej mieć tutaj to urządzenie.
bo wtedy będzie nam się łatwiej pracowało. Osobiście jeszcze uważam, że obrazek bez tego płaskiego profilu, tylko w tych oryginalnych ustawieniach, nie w płaskim profilu, tylko w tym cudzysłowie automacie, ta kamera jest dużo, jak to nazwać? Ten obraz jest taki bardziej, ma kolory filmowe. Te obiekty na tym monitorze wydają się takie trójwymiarowe, bardziej szczegółowe. Jest ta rozpiętość tonalna fantastyczna. Kolory są z tego obiektywu niesamowite. Naprawdę nawet nie trzeba aż na to bawić się w postprodukcji, tylko wystarczy sobie rzucić i posklejać, pomontować bez aż takiej dużej korekcji. To jest na pewno pomocne, bo zaoszczędza nam wiele czasu. Podobnie jak w Mavicu, ten Air posiada te wszystkie funkcje autonomiczne. To są wszystko takie same zarówno tu, jak i tu. No dobra, jaka jest jeszcze, można powiedzieć, różnica pomiędzy tymi dwoma dronami jeszcze, o której nie wspomniałem? No, a mianowicie prędkość lotu. Może nie tyle, co prędkość lotu przygotowuję, jak on sobie tak tutaj leci do przodu, bo to jest taka sama, jest to 21 metrów na sekundę w przypadku tego i tutaj Aira, ale przygotowo jak ten dron będzie nam się już do góry wnosił albo na dół spadał, no to w tym przypadku Air będzie to robił szybciej, bo w przypadku tego drona prędkość wznoszenia do góry i opadania to jest odpowiednio 8 metrów na sekundę, w przypadku Aira jest to 10 metrów na sekundę, w przypadku opadania, w przypadku tego drona jest to 6 metrów na sekundę, a w przypadku Aira jest to 10 metrów. Także jeżeli gdzieś chcemy przed jakimś ptakiem, nawet jak widzimy na wyświetlaczu, że jakiś nam tutaj się ptactwo czai i tego drona atakuje, no to łatwiej nam będzie uciec na dół albo do góry, no tym właśnie Airem, no bo ta prędkość wznoszenia i opadania będzie dużo. Znaczy nie tyle dużo, ale będzie ciutkę szybszy. Dalej, no to jeszcze jaki jest tutaj różnica. Ten dron posiada lepszy bitrate, bo posiada 200 megabitów kontra 150 w Airze. Dlatego jest to też jakiś plus. Ten obraz będzie posiadał więcej detali, więcej szczegółów. Jak już wcześniej powiedziałem, no ten jest bardziej dla osób, no, które miały jakiś kontakt z filmowaniem, z fotografią, bo wiedzą, czego oczekują od tego urządzenia, a uważam, że Air będzie to najlepszy dron wakacyjny, ponieważ za podobną kwotę co tego możemy dostać dużo więcej w komplecie, bo właśnie dostajemy trzy baterie, nie jedną. Jeżeli chcemy dokupić pakiet combo do tego urządzenia, no to musimy chyba wydać 1600 zł. Ta jedna bateria, nie wiem czy wspominałem, kosztuje 1000 zł, także jest to spory wydatek. Chociaż bateria w Airze 3 też do tanich nie należy, bo kosztuje 749. Także też nie jest to mało, ale zawsze lepiej, powtarzam, kupić tego Aira w pakiecie combo. Tam już mamy te trzy baterie, no i faktycznie no te możliwości nasze stają się większe. Dlatego jeżeli ktoś szuka odpowiedzi na pytanie, dla kogo będzie odpowiedni dron, ten będzie dla osób, które zajmują się fotografią, bo będzie bardziej lepszy do fotografii. Będą z niego lepsze i bardziej szczegółowe detale, lepsze wideo, bardziej kontrastowe, szczegółowe. No dobra, teraz na szybkie podsumowanie i dla kogo bym polecił tego oto Mavica. Przede wszystkim dla osób, które wcześniej już miały styczność z tego typu urządzeniami. Mam tu na myśli użytkowników tu gdzieś właśnie Aira 2S, Mavica 2 Pro. Uważam, że dla takich osób jest przeznaczony ten dron. Dla osób, które mają jakieś już tam pojęcie na temat fotografii, na temat filmowania, szczególnie w tych płaskich profilach i szczególnie robienia zdjęć. Też w tym płaskim profilu RAW, 12-bitowy tej RAWy, dlatego dla fotografii jest to, uważam, że jeden z lepszych dronów. Teraz powiem o tym nowym Airze. Dla kogo on jest przewidziany? Uważam, że to będzie i chyba jest najlepszy dron taki typowo wakacyjny. Pomijając serię Mini,
no to uważam, że ten Air, no to będzie, zważywszy na jego tutaj rozmiary, zważywszy na jego wagę, uważam, że to będzie najlepszy dron do takich wypadów wakacyjnych. Powiem wam osobiście, że przez moment sam się zastanawiałem, czy może tego nie sprzedać i nie przesiąść się na tego Aira. Niestety trochę się naoglądałem tych filmów z Aira i najpierw miałem taki efekt, wow, dwie kamery, jaka jakość, ale potem jak się przyjrzałem na filmy robione przez takich zwykłych ludzi niż na filmy robione przez jakieś firmy, które się zajmują profesjonalnie robieniem filmów, no to faktycznie lepiej i łatwiej uzyskać zamierzony efekt stosując tego oto drona, no niż właśnie tego Aira. Chociaż, jak wcześniej powiedziałem już na wstępie, DJI lubi sprawiać nam niespodzianki i nie zdziwię się, jak za pół roku albo za rok wypuszczą Aira z tą matrycą jednocalową i wtedy pozbędę się tego. Chociaż tak samo myślałem, że właśnie Air dostanie tutaj teraz tą matrycę jednocalową, a dostał 1,3 cala. Także znając chwyty i sztuczki DJI, to możemy się spodziewać wszystkiego. Dlatego nie mówię nie, czego nie zmienię, ale na razie nie zmieniam, bo uważam, że nawet w tym 2024 roku jest to jeden z najlepszych dronów, z najlepszą kamerą, pomimo, że ma tylko jedną kamerę, pomimo, że jest ciut droższy od tego Aira w tym pakiecie Combo, ja zostaję przy swoim, że ta kamera jedna będzie lepiej sprawowała się niż tamte dwie w Airze. I to jest moja subiektywna opinia. Można się z nią zgodzić lub nie. No i to tyle w tym filmie. Ja zapraszam was do subskrypcji tego kanału. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę. To wszystko, cześć.